Pokażę Wam zaraz mieszankę, jaką przygotuję do łódki zdalnie sterowanej. Będzie to miks peletów połączony z flejkami oraz zalewami. Także działamy. Przygotowałem, jak widzicie, różne frakcje peletów wielkościowo, tak żeby zaneta pracowała w wodzie i szybko łowiła karpie. A to jest jakby od najmniejszej średnicy po maksymalną średnicę 8 mm. Również kopek skrzydła, tak to też tutaj wleci do zanęty, tak to wpisujemy. Z każdego potropu wezmę taką łopateczkę na razie, na początek. Zanetę, którą wykorzystamy, posłuży mi jednocześnie też do popołu. Bez tego wodą się nie ruszam. Flejki z Copper Squid. Świetnie mi się to sprawdza. Robimy zanetę. Tego to bardzo akurat nie żałuję. No, ma fajnie służyć. Karpie mają odchylić. Pamiętacie? Kejkreja jeszcze zostało mi ze starej zapasów. Raczek wiedzie. Dopalimy stick mixem. Big mix dodatkowo jeszcze zrobi nam chmurę w ogóle. Wszystko mieszamy. Dodamy jeszcze tego paletu. Dodamy jeszcze flejków. Tak, żeby nam to starczyło na jedną wywózkę albo i więcej. No zobaczymy, jak się karpie będą współpracować. Jeszcze dodamy sobie flejków. Żeruję. Tak wygląda podstawowa mieszanka. Teraz tak. Robię dwie szkoły. Po pierwsze, oczywiście syrop. Copper Squid. Tego za dużo nie wlewam. Troszkę, żeby tylko zaznaczyć aromat. Kolejnym produktem, jak widzicie, to jest Copper Squid w sprayu. Akurat możemy użyć też do polenia naszej zanęty. Otwieramy i wlewamy bezpośrednio z pojemniczka. Ok. Na końcu dodaję Corda Go Spicy Squid Supreme. Świetnie się to sprawdza, ponieważ ona robi taką komorę w wodzie, a jednocześnie no wabi ryby, mi to się sprawdza. Nie wiem, może to jest jakiś mój fetysz, ale akurat to stosuję przez zanętach, czy nawet dopalaniu PV-ek. Także wlewamy. Nie żałujemy. Ma nam zrobić komorę w wodzie. Mieszamy. Zanęta już zaczyna się trochę kleić nam. Damy jeszcze trochę syropu.